Cześć, witam was gorąco, Spider z tej strony. Dzisiaj chciałem zrobić taki szybki unboxing 5 super pakietów, ale przy okazji unboxing jednej karty, którą dostałem za achieve zdobycia 5000 kart w swojej bibliotece. Jest to karta Ariany, bodajże premium. No i co, startujemy. Gdzie to jest? A tutaj. Okej. No i dobra, zobaczmy co to jest. No tak. Karta premium z nagrody. Fajnie to wygląda. No dobra. Może coś teraz pogram Arianą. Fajnie wygląda, jak się z tego wychodzi. Okej. No i jedziemy, super pakiety. Pierwszy pakiet. Dwie dzikie, dziękujemy. Coś nowego. No jest, Shogun. Druga albo trzecia karta, super, dla świątyni, 6 surowców, dosyć drogi, ale jest to naga. 4 piąchy, 3 butelki, 3, 2, 6, stworzenie mag, atak wręcz naga. Gdy szogun wkraczy na pole bitwy, może za jego pośrednictwem zadać 2 punkty obrażeń wybranemu stworzeniu i wszystkim sąsiadującym z nim oddziałem. No, nawet spoko jest ta karta, miałem okazję grać przeciwko temu stworzeniu. Robi różnicę w późniejszej fazie rozgrywki. Co tu jeszcze z ciekawych kart? No, piąty sukup w pętach. Ale spoko, bo jest to premium, to mogę zamienić za zwykłą kartę. Okej. Coś tu jeszcze ciekawego jest. Czwarty tydzień żywiołaków chyba, albo piąty. No jest oczywiście zamarznięta fala. Bodajże trzecia. Zaklęcie długotrwałe. Jest to magia wody. 5 surowców, 5 butelek. Do twojej następnej tury wszystkie nielatające stworzenia otrzymują niezdolność do ataku. Gdy zamarznięta fala pojawia się na polu bitwy, każde nielatające stworzenie otrzymuje 4 punkty obrażeń. Wow, no świetna karta, świetne zaklęcie. No jest drogie, no ale coś za coś, no robi niezłe spustoszenie na planszy. Spoko. Coś takiego. Kiepski troszkę art, jak na mój gust. Okej, jedziemy dalej. Dwie dzikie, dziękujemy. O, jest coś nowego. Zobaczmy. To jest świetna karta. Lodowa włócznia, magia wody. Jeden surowiec, tylko dwie butle. Zaklęcie długotrwałe. Zaklęcie na stworzenie. Efekt stały. Zaklęte stworzenie zyskuje plus jeden ataku. Pod koniec tury lodowa włócznia wraca do ręki swego właściciela. No, to już jest grane w wielu dekach. To zaklęcie. No, jest dosyć dobre, no. Wraca na rękę także po każdym zagraniu, także to jest niezły bonus dla tej karty. Okej, mamy kolejnego centaura snajpera, możliwe, że czwarty. Spoko, dla twierdzy 4 surowce, 4 piąchy, 2, 2, 5. Dosyć niezły, no staty, stworzenie strzelec centaur, niewrażliwość na odwet, swobodny atak. Centaura snajpera nie da się powstrzymać od atakowania. No, spoko, jakieś zaklęcia. Magii światłości, spoko. ITP. Art jest dosyć kiepski.
wiem, fatalnie babeczka wygląda. Od pasa w dół. Okej, co my tutaj jeszcze mamy? No, mój ulubieniec, napęczniały dżin. Jest nowa karciocha. Kościół trup sługa. Dla nekropolii 4 surowce, 4 pionki, 5, 5, 7. Niezły koks. Stworzenie atak wręcz kościotrup. Gdy kościotrup sługa wkracza na pole bitwy, nakładane są na niego 4 liczniki okaleczenia. Ilekroć kościotrup sługa atakuje, jeden licznik okaleczenia jest przenoszony na atakowane stworzenie. Aha. No, ciekawe. Szczerze, jeszcze się nie spotkałem z tą kartą. Aby zagrać przeciwko. O, ciekawe. Zobaczymy. Dobra, już nie będę o artach wspominał. To mi się też nie podoba. No, jest bodajże czwarty szogun. Super. Coś tu jeszcze ciekawego. Jest premium magiczny układ. Spoko. Fajnie nawet wygląda. Okej, okay, jedziemy dalej. Miedzikę, dziękujemy. No i spoko, jest trzeci, większy clean. Albo drugi, nieważne. Niezły koks dla świątyni. 5 surowców, 5 pionch, 1 butelka, 4, 3, 7. Niezłe staty. Stworzenie Max, Strzelec, Wojownik, Duch, Miejscowy Wybuch 3 i Hipnoza. No, kosmos. Jest to duch, także można go nawet skombić z paroma kartami. No, na arcie też niezły koks z tego stworzenia. Coś ciekawszego. No, premium, druga karta przeważające siły. Neutralna, 4 surowce, 3 flagi i utrzęsie długotrwałe do końca tury. Wszyscy sojusznicy najemnicy otrzymają plus 1 ataku za każdy inny sojuszniczy oddział najemników na polu bitwy. No, co tu się przyda? Niezły art nawet. Chociaż wygląda lepiej w standardzie, w zwykłej karcie. No, był ostatnio nawet ten Szwajcary. Tygodniowe i grało się tylko neutralnymi kartami. Może kiedyś do jakiegoś deku się może przyda. Dobra, coś tu jeszcze ciekawego jest. No, ta karta jest ciekawa. Skaryfikacja, Inferno, 3 surowce, 3 flagi. Utrzęsie jednorazowe, zadaj 5 punktów obrażeń twojemu bohaterowi, następnie dobierz 5 kart. Spoko. Ok, idziemy dalej. Dwie dziki, dziękujemy. No, jest kolejny Kirin. Ok. Można tu już grać swobodnie. Wilczy kapitan? Czy mi tego brakowało? No nie wiem, ale jest to świetna karta. Chętnie bym już zagrał, no ale potrzeba trochę czasu. Z Charity, na Charity te karty na odwecie. Kapłan Wilka, no dla przystani. 3 surowce, 2 piąchy, 2 butelki, 1, 3, 6. No i atak prewencyjny. Wszystkie sąsiednie sojusznicze oddziały złożone z ludzi otrzymują plus 1 odwetu. Niezła karta. To jest też grywalny, schwytany dżin. Usuwa, gdy wkracza, usuwa długotrwałe zaklęcie blud szczęścia. O, czwarty ognisty deszcz. No, spoko. Też niezłe, zadaje po 3 punkty obrażeń wszystkim stworzeniom w dwóch wybranych rzędach. Za 4 surowce. Alone in the dark.
też jest grane. Niszczy losowo wybrane wrogie stworzenie, które nie sąsiaduje z żadnym oddziałem. Spoko za 3. Całe w stylu pożeracza dusz. Na pierwszą fazę jak znalazł. A i w późniejszej się może przydać. Co tutaj jeszcze jest? No, spoko. Drugi budynek wypadł. Obozowisko w dżungli. Dla twierdzy. 4 surowce, 3 pionki, 2 flagi. Gdy centrum z obozowiska w dżungli po raz pierwszy w turze atakuje przeciwnika, zyskuje dodatkowy atak. No, to jest dosyć dobre. Oczywiście w teorii. Ale chyba już ta karta jest też grana. Także pewnie się sprawdza, przynajmniej trochę. No spoko. Jak to wygląda wersja premium? Dosyć kiepsko. Nic tutaj nie widać zbytnio. Ale coś ciekawego. To mnie interesuje, ale tego jeszcze nie widziałem, żeby ktoś to grał. Zapora dla magii, neutralna, 2 surowce, 3 flagi, uszczęścia długotrwałe. Do twojej następnej tury. Wybierz magię powietrza, magię ziemi, magię ognia, magię wody, magię ciemności, magię światłości lub magię pierwotną. Gra kartami wybranej szkoły będzie niemożliwa. Być może dlatego, że tylko jest to na jedną turę. Zakaz dla przeciwnika. Może dlatego nie jest grana. Ale może coś z niej będzie, bo to nawet te karty, które są teraz słabe, za chwilę okażą się bardzo dobre, no. Każdy, kto chwilę gra, no to wie, że to tak przeważnie jest. Okej. Okay. Został nam ostatni pakiecik. Dziękujemy za dzikie. O, jest nowa karta. I to premium. Kradzież magii. Też już jest grana. Magia pierwotna, 4 surowce, 4 butelki. Zaklęcie jednorazowe. Zajdź do ręki przeciwnika i wybierz z niej nieunikatowe magiczne stworzenie. Możesz nim zagrać za darmo. Jeśli tego nie zrobisz, karta powędruje na cmentarz przeciwnika. Zajdź do ręki przeciwnika i wybierz z niej nieunikatowe magiczne stworzenie. No spoko. Jak Arczyk. Agen, Nightmix Agen wersja premium. Jak to wygląda? Coś takiego. Napęczniały dżin wersja premium. Tych kart mi brakuje, też są grane koleje losu dla Akademii. Łódź szczęście narazowe, zabierz z cmentarza dwie wybrane karty stworzeń magii pierwotnej, przenieś je do ręki. Spoko. O, jest trzeci zew bojowy zwierzę ludzi. A kurczę, muszę zobaczyć, czy już można coś stworzyć na tych centaurach i harpiach. Strasznie kiepski art. No niestety. Ale jest... już niedawno wspominałem o tej karcie. Jest zwiadowca z Pao. Trzecia sztuka. Spoko. No i co? Fajny budynek dla świątyni, gdy w tory wiecznej cesarzowej wystawiane jest stworzenie, możesz przemieścić wybrany oddział wroga. No też do zadawania obrażeń, spoko. Już parę tajfunów wypadło. Co to jest? Do twojej następnej tury. Wszystkie wrogie stworzenia otrzymają minus 2 ataku. Za 3 surowce? Nie jest takie złe. Coś takiego. Okej. Dobra, co to nam zostało? Jeden pakiecik to na następny raz. Zobaczmy te karty. Tworzenie talii. Seria grzechy zdrady. Aha, tu już jest nawet piąty zwiadowca spał. Trochę przespałem. I piąty kapłan wilka, to już w sumie można było grać jak dawno temu. Ale jest czwarty centaur snajper. Pierwszy kościotrup sługa.
Tajemny orzeł, 4 sztuki. 4 kilimy, no spoko. Szkoda, że tego nie wypadło. Heretycki złodziej zaklęć. Jeszcze brakuje. Tu u góry nic z bohaterów, nic nie doszło. Alone in the Dark skompletowany. O, tu też wichrowe strzały skompletowane. Komplet ognistych deszczy. Spoko. No już trzy razy zamarznięta fala, no spoko, no to już niewiele brakuje. Wszystko z tych z turniejów szwajcarskich, granych przez Xorma i Deleb. No jednak można troszkę, kurczę, nazbierać tych kart. Przed odblokowaniem kupowania za złoto. Budynki, tajfun zgromadzony, a to już czwarty bojowy zwierzę ludzi, spoko. Trzy torie i dwa obozowiska w dżungli, no. Dobra, okej. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.